Cześć, ja nazywam się Grzesiek, a to kolejny odcinek z serii sprawdzania zawartości karcianki Dragon Ball Super Card Game. Dzisiaj mamy special pack oznaczony numerem 3 i jego zawartość. Niestety dla Was pozwoliłem sobie go otworzyć już wcześniej ze względu na to, co znalazłem w pierwszym special packu. Myślałem, że tutaj również będę miał takie szczęście i nie mogłem się doczekać, aby go otworzyć. No niestety chyba tutaj jednak w tych starter deckach, które znajdują się wewnątrz, jednak to jest całkowita losowość. Tutaj mamy kolorową instrukcję, pudełko, plastikowy case. To jest karta gwarantowana, karta specjalna, która znajduje się, którą widzimy zaraz w opakowaniu. I teraz w 4 boosterach, które były w środku, miałem okazję znaleźć 4 karty liderów. W wersji zwykłej. Wersja specjalna. I tam wokół również w wersji zwykłej. Dodatkowo znalazłem tam 4 karty specjalne, które prezentują się następująco. Oraz reszta kart, która znajdowała się w środku. Mam już je ustawione kolorystycznie. Tak jak widzicie, w taki sposób prezentuje się ta zawartość, którą znalazłem w 4 boosterach. Jeżeli nie mieliście okazji oglądać mojego pierwszego odcinka, w którym prezentowałem special pack oznaczony numerem 1, zapraszam do niego tam, zobaczycie o czym mówię, o jakiej karcie, która udała mi się wylosować. No niestety tutaj nie udało się. Dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć wcześniejszych odcinków, przypomnę, że przy zakupie special packa to nie jest starter deck, więc tutaj wszystkie karty, które znajdziemy, niekoniecznie spełniają funkcję już pełnej talii, ponieważ mamy tylko jedną kartę gwarantowaną. W przypadku tego decka jest, w przypadku tego pudełka jest ta karta. Natomiast w środku znajdują się również 4 przypadkowe starter, 4 przypadkowe boosterki. I w tych boosterkach znalazłem już te karty, które widzicie. Dzięki wielkie. Jeżeli podobało Ci się, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał oraz zostaw kciuk w górę. Na razie, trzymaj się, cześć!